Wolność słuchania wymaga wspierania. Patronite.pl, ukośnik radiownet. Jeździ się przez Warszawę z pewnym trudem, ale udaje się przyjechać. Bardzo Państwa przepraszam, a nade wszystko pana profesora Andrzeja Zybertowicza przepraszam za spóźnienie. Co prawda łapię się w kwadransie akademickim, ale to i tak nie nie nietaktowne. Dzień dobry i przepraszam, panie profesorze. Dzień dobry, a ja czujnym okiem byłego wykładowca akademickiego patrzę Zakład. na egzemplarze książek, które pan ma i zawsze oceniam zaangażowanie mojego rozmówcy dziennikarskiego lub innego po stopniu wymiętoszenia książki, o której mamy nie rozmawiać. Jest nie wygląda to dobrze. Nie, nie, nie jest nie nie jest. Żadna wymiętosza. z tych dwóch książek, druga napisana przez mojego współpracownika, cenionego kolegę i jest z, z jego in, jeszcze innym kolegą, grz, mówimy na tak. Grzesiu Lewickim. Tak jest. Prawda? I ta żadna z tych książek nie jest należycie wymiętoszona, która by pokazywała, że spędzał pan z nią noce i, i, i poranki. tak. I Ale chciałbym powiedzieć, że egzemplarz pana profesora jest nietknięty nawet. Tak, bo to jest egzemplarz, który. który ja, o nie, to jest egzemplarz, który jak napotykam potencjalnego żar żarliwego czytelnika, tego przekazuję wczoraj miałem taką przygodę. Wracałem z nagrania podcastu Jana Pospieszewskiego i szedłem sobie ulicznicą marszałkowską. I patrzę, stoi Czym? Sławek Cęckiewicz, a obok niego. Stoi gość, który mówi, że zajmuje się jakimiś kwantowymi cudami, także w kontekście AI. To ja, oczywiście, z plecaka wyciągam książkę, niewymiętoszony egzemplarz i mówię: Jeśli, jeśli napisze Pan jakieś komentarze, mogą być maksymalnie krytyczne, byle były merytoryczne, to z przyjemnością wręczę. I obiecał mi, że że zaraz weźmie do samolotu i będzie notował. Myślałem, że pan profesor po prostu sprzedaje książki. podchodzi i bardzo proszę z autografem 100 złotych, ale nie. Pan profesor jest osobą, która krzewi wiedzę trochę bezinteresownie. To dobrze, no, że jeszcze są... Tylko trochę, bo no. jednak podpisaliśmy z, z wydawcą firma Zona Zero. Zore, nie, Zona Zero. Tak? Zero. Zeruje się mózg w pełnym biegu oczywiście. Umowę i, i, i dostaniemy parę groszy więcej, jeśli po tej rozmowie znajdą się ludzie, którzy uznają, że panu Łukaszowi nie udało się wy, wyrządzić ze mnie całej wiedzy i, i są jeszcze jakieś zakamarki eksploracji w tej książce. To o sukces może być pan profesor spokojny, jeżeli chodzi pod tym kątem. No dobrze. Książka jest o tyle ciekawa, że rozmawia socjolog z socjologiem, doktor habilitowany w socjologii z doktorem socjologii, ale też mąż z żoną albo żona z mężem. To zacznijmy od prostego lifestyle'owego pytania, jak się pisze książkę z żoną. Trudniej czy łatwiej? I, i trudniej i, i łatwiej. Dlaczego łatwiej? Bo Ponieważ by... o, o sprawach, które tutaj są, dyskutujemy od lat, mamy wspólne lektury, ale co może ważniejsze, wszystkie moje wcześniejsze publikacje na ten temat czy wywiady, żona szczytuje zawsze, poprawia, e, mielizny wyłapuje, jakieś zdanie jest dla niej niejasne, to to się okazuje, że jest pokręcone. A w dodatku, od tego zaczęło się nasze wspólne pisanie dla tygodnika sieci. Żona czasami skreślała jakiś akapit mojego tekstu, dopisywała swój, czy do wywiadów. I często się okazywało, że potem redakcja, jako lead wybierały te, to spostrzeżenie, które żona dopisała, jakby reinterpretując moje obserwacje. No, oczywiście pytania są ciekawe. Inaczej w... mówiąc, dla nas pisanie tej książki było w istocie. Częścią naszego wspólnego życia. A trudniej? Trudniej, dlatego, że w niektórych aspektach żona jest rozmówcą wymagającym i, i krytycznym, czasami lekko lekko zjadliwy, więc musiałem także moduł cierpliwości aktywować w swoim namyśle. Tam w tych pytaniach jest dużo ironii, nawet to jest taki sarkazm czasami, to też się sympatycznie czyta i powoduje, że ten trudny tematy czyta się z, z przyjemnością i lekko, ale zanim do Książki AI Eksploracja to poprzednie nasze spotkanie mm -hmm. na temat książki. Pańska poprzednia książka też dotycząca kwestii cyber. O ile Z dobrze tym, że tam rozmówcą nie była moja nie. żona, tylko Jarema Piekutowska. Tak jest. Ale tam, o ile dobrze pamiętam, to była książka wydana chyba jeszcze przed upublicznieniem czatu GPT. Tak, Czy ma, pamięć tak, mnie myli? To, o, on, tak, czat GPT został odpalony 30 listopada y, 22, a książka miała premierę w październiku, w się... czyli miesiąc przed odpaleniem. A rozmowy czata. miały odpowiednio od, wcześniej, rzecz jasna, tak, e, miejsce. Tak. Wydaje się epoka, czy sztuczna inteligencja przed, a po czatu GPT to zupełnie inne miejsce? Wtedy pan profesor pisał o cyberpanach, o tym jak się zmienia życie społeczne, ekonomiczne, także polityczne pod wpływem nowych technologii. Minęły ile? Dwa lata? Dwa lata mm -hmm. minęły. Świat jest mm -hmm. zupełnie inny. No, i, i, i tak, i nie. Tak tak no nie pra... no, Chad GPT zmienił niesamowicie wiele. Każdy z nas może rozmawiać ze sztuczną inteligencją w zasadzie od ręki. Kiedy no tak, komu... ale pytanie jest: jakiego procenta ludzi czy prac, procentu pracowników życie zostało zmienione i jak głęboko zostało zmienione. Z mm. tego, co słyszę, co czytam, w wielu korporacjach korzystanie z czata GPT lub dla, przez osób bardziej zaawansowanych także z innych programów typu CLOT, Perplexity, LAMA, no, ich jest obecnie już dostępnych jest, są setki, a tych wysokiej jakości jest z, co najmniej już ze 100. prawda? Są już badania robione, na przykład przez amerykańskich badaczy, jak codzienne korzystanie z czatów na potrzeby sporządzania opracowań korporacyjnych, prezentacji, analiz, meta metaanaliz, czyli analiz na podstawie wcześniejszych różnych analiz wpływa na poczucie odpowiedzialności osób, które korzystają z tych czatów. Niektóre badania wskazują, że następuje spadek poczucia odpowiedzialności. Co więcej, pojawiło się zjawisko nazwane end-sheetification of science, czyli co można na polskim przetłumaczyć od słowa shit, oczywiście zagównianie nauki, co się okazało, że goście wrzucali zbiory opracowań naukowych do, do, do czata i prosili o. Za, ukierunkowując go za pomocą promptów, czyli poleceń o, o napisanie nowego tekstu. Prawda? I teraz co więcej, nie przyznawali się do tego. Bo nie, czasami są, są już teksty naukowe, gdzie czat jest wymieniany jako jeden ze współautorów. Nie przyznawali się do tego, wysywali to do czasopis niektórych mających dość przyzwoitą renomę i nie usuwali nawet zwrotów. Jako czat GPT na to pytanie nie mogę odpowiedzieć, albo jako system sztucznej inteligencji uważam, nie szczyszczali tego i ani nie była tego redakcja. Ani nie wyłapywali tego recenzenci. To pokazuje jakość kultury, jakby, jakość etyczności w procedurach recenzowania naukowego. Panie profesorze, ja mam w plecaku wydrukowany egzemplarz doktoratu pana posła ministra Myrchy, więc jestem trochę na bieżąco, jeżeli chodzi o. A ile ma stron to wiem, ile ma? Ale to... 170. A wie pan, a w kontekście. Ale nie czytałem go jeszcze myślę, że po obu czy... stronach sceny politycznej znaleźlibyśmy. Polityków, którzy robili doktoraty na skróty, ale tak na starość, gdybym był już takim emerytowanym umysłem, to bym chętnie włączył się, nazwijmy to, w jako, zbudował albo współtworzył jakościową grupę uderzeniową JGU, czyli by zebrałbym badaczy niekoniecznie emerytowanych, ustalilibyśmy zobiektywizowane kryteria, na ile są one możliwe, i potem za pomocą tych kryteriów byśmy przeglądali. E, 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 prace doktorskie, prace habilitacyjne i recenzje tych prac. Prawda? Ja pamiętam, gdy mogło być jakieś 15 lat temu, gdy na pewnych konferencjach stawiałem postulat, żeby recenzje prac doktorskich, habilitacyjnych i e, doktorskie były zawsze jawne, ale habilitacyjnych i profesor były jawne, to wielu starszych profesorów było e, uznawanych, że ja z jakiś chłopac, co najmniej e, 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 proponuję. Dzisiaj to stało się na szczęście jawne, ale o ile wiem, chyba za mało jest programów badawczych, gdzie analizowano by jakość tych recenzji, bo to od jakości recenzji współzależy i jakość pracy badawczej. Ta poprzednia książka, o niej wspomniałem, tam padały termin jak cyberpanowie, ale padał też termin i krytyka osób, które są zafascynowane rozwojem i patrzą na rozwój bezkrytycznie. Minęło dwa lata, kolejna książka, i tutaj wydaje się, że sceptycyzm pana profesora wobec technoentuzjastów tylko narasta. W zasadzie pani doktor stara się pokazać, że może są dobre strony, a pan profesor na omach tej książki jasnych punktów pojawienia się sztucznej inteligencji widzi bardzo. Bardzo niewiele. Jest taki rozdział, Zawsze dawaliśmy sobie radę, który jest zatytułowany Błędna Analiza. Minęły hmm. dwa lata. Czy widzi Pan jasne strony sztucznej inteligencji i jasną przyszłość koegzystencji naturalnej inteligencji ludzkiej z tą sztuczną inteligencją, która się dynamicznie rozwija na naszych oczach? Oczywiście, że widzę. Mógłbym o nich oczy zrobić osobny strumień wykładów. Ale ponieważ mam wrażenie, że technoentuzjaści dominują, i z analiz, które w tej książce są przeprowadzone, osobny rozdział, osobny rozdział. O, znowu Pan sugeruje przewagę technologii nad myślą. Tak, że jednak Aha. w radio mówienie blisko do mikrofonu się liczy, tak, tak, ale, ale to jest e, stara e, technologia e, i ta, nie ma dużo inteligencji. Nie, nie, nie lubię mhm. tych sytuacji radiowych, gdy mikrofony, z, że że mówca ma dopasować się do mikrofonów, który zaburza mu pole widzenia często e, e, swoich rozmówców, a nie, że technologia dopasowuje się do człowieka. To jest ta sytuacja. A można powiedzieć, że to jest retro, mikrofon. No nie, wartością dla, nie, dla radiowców, czerczy. większą wartością jest jakość akustyczna przekazu niż jakość intelektualna czy etyczna tego przekazu. I to jest to, co mnie wkurza, gdy uczestniczę w rozmaitych podcastach, wywiadach radiowych i tak dalej. Coraz większe mikrofony, coraz większe rusztowania, które o, oplatają nasze umysły, wściągając naszą kreatywność. No dobrze, to ja już no ale, nie będę ale każdy, poprawiał mikrofonu. To jest właśnie przejaw przewagi technologii, który pokazuje, że, że ona jest dla, staje się bogiem, a nie to, do czego ma służyć. Nawiasem mówiąc, może krótko o specyfice technologii cyfrowej, taki mini wykład, mini, 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 żeby pana redaktora nie znudzić, specyfice technologii cyfrowej w odniesieniu do wszystkich poprzednich, czyli analogowych. Technologie mają być naszymi narzędziami, ale nigdy prze, przed tym, przed znalezieniem, e, e, urządzeń cyfrowych powszechnego użytku, nie mieliśmy narzędzi, które domagały się same siebie tak wiele naszej uwagi, że zasłaniają nam to, do czego mają służyć. Okay. Mogłem to rozwijać? Możemy a... rozwijać. Myśl ale, jest, myślę, Ale może frapująca. dla części zacząłem... czytelników to nie jest super sexy. Nie, nie, zacząłem znawiać się nad wszystkimi rewolucjami, które przeszliśmy i czy rzeczywiście jest tutaj aż tak jakościowa zmiana, ale faktycznie ani ta pierwsza z przełomu XIX i XVIII wieku, ani ta druga z końcówki XIX wieku, ani ta trzecia z wieku XX. Rzeczywiście nie, nie, nie wkraczała tak blisko ludzkiej rzeczywistości, jak kieszeń, gdzie jest smak. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Żadne wcześniejsze technologie nie były związane z problemem bezpieczeństwa ze strony tych zagrożeń. Które mogą nas zaatakować poprzez te technologie. Niedawno za własne pieniądze, żeby nie być w żadnym konflikcie interesów, wykupiłem za dwieście kilkadziesiąt złotych szkolenie od jednego z podmiotów znanych na rynku, które takie robią szkolenia. One trwało gdzieś około trzech godzin. Poszedłem do sali kinowej, gdzie to szkolenie było. Sala była pełna i oczywiście było opowiedziane, jakie to mamy stosować procedury, żeby być bezpieczny w sieci. Wniosek z tego jest taki, że zanim będziemy korzystali z sieci, to pół tygodnia musimy spędzić na pilnowaniu wszystkich procedur, update'ów, możliwości, ponieważ, jak to się mówi, pola czy płaszczyzny ataku się ciągle mnożą, i nie masz gwarancji, że nawet jak zastosujesz już niewygodne, kłopotliwe metody bezpieczeństwa Twojego kontaktu z siecią typu, typu UBK czyli kluczek gwarantujący, że to ty się podpinasz do swojego konta, to, to po prostu nie będziesz miał czasu na korzystanie z tych narzędzi. To, to jest chore, bo, bo po prostu technologie cyfrowe, jak żadne wcześniejsze, uwikłały nas w wyścig tarczy i miecza. Ten wyścig był od tysiącleci. Jak wymyślono to prawda. Miecz był tarcza, jak wymyślono pancerz, to był pocisk przeciwpancerny, jak wymyślono system rakietowy, to jest system antyrakietowy i tak dalej. Ale w przypadku technologii cyfrowych, to następuje eskalacja tego wyścigu, a nie jego wytłumienie na jakimś rozsądnym pułapie. Do tego przejdziemy, bo to mnie najbardziej frapuje. Nawet mniej gospodarka, mniej sprawy społeczne, ile wpływ sztucznej inteligencji na. Bezpieczeństwo i na politykę Na przykład na dyplomację Ale zanim kwestie Podobno przynajmniej tak Coś o się... dyplomacji mówimy w tej książce? Właśnie nie, a to mnie frapuje Tak? A to niech pan mi to rozwinie to jest krótka myśl. To się dowiedziałem raptem kilka dni temu, ale też w kontekście lektury książki, że podobno w tej chwili wszystkie dyplomacje korzystają bardzo aktywnie, czy wszystkie poważne dyplomacje korzystają bardzo aktywnie ze sztucznej inteligencji w grach dyplomatycznych, że w tej chwili coraz bardziej dyplomata oczywiście jest relacja. Ktoś się lubi, nie lubi, klepie się po plecach albo po ramieniu i to ma znaczenie, ale strategię wymyśla już nie ludzki mózg, tylko ludzki mózg. Poparty wiedzą i skumulowanymi informacjami sztucznej inteligencji. Nic nie wiem na ten temat, nie śledziłem tego wątku. Jest pan tutaj mądrzejszy ode mnie. Ja mam tylko pytanie. No ja mówię, że tego tematu nie eksplorowałem, nie mam tu nic do powiedzenia. To przejdziemy zaraz do bezpieczeństwa, bo taki rozdział jest i to pan profesor już się nie, nie wymknie od odpowiedzi, ale zanim bezpieczeństwo, zanim polityka, cyfrowa lekkość bytu to z kolei jest tytuł eseju nie pana profesora, tylko pana doktora Grzegorza Lewickiego, mhm, ale eseju, który kształtuje taką rzeczywistość, że być może sztuczna inteligencja to jest coś, to jest taka rewolucja, która da nam wszystkim lekkość bytu. Uwolni nas ja, ja od bardzo, pracy. Bardzo lubię Grzesia. Rozmowy z nim są dla mnie zawsze bardzo inspirujące, ale dla mnie to zaś cyfrowa nieznośność bytu. Dlaczego? Nie musiałem jechać do pracy, nie musiałem się przez korki przebiegać. nie musiałem się stresować, że nie zrozumiem myśli pana profesora. Siedziałbym sobie w domu, patrzył no na i niebo i, co? i no miałbym i co? co miesiąc na koncie ileś set no złotych. No i co? I Tysiące. A da radość życia to skąd się bierze? Z patrzenia w niebo. To nie i, jest i, dla i, nas i, naturalne. Jakie mnie, bo pan mówi o tym, że pan jest uwięziony przed monitorem. Nie. Pan, jak nawet zarobi przed tym monitorem pieniądze, to pan nie będzie miał oddechu umysłowego, żeby w tym niebie coś zobaczyć. Nie, no, będę chciał sobie skończyć ogródek, zamówię sobie kosiarkę no inteligentną, no, którą no. wyprodukuje mi inteligentna fabryka, zasilana no, no, przez no, inteligentne no, sieci no, energetyczne, i przywiezie mi automatyczny samochód, który mi wstanie no, pod dnem. No, no, i, no, i, I będzie kosić i się jest końcową wartością dodaną. Jak już Pan mówi Lekkość o tym? Jakość bytu, czyli o, o, o. siedzę i nie robię nic. Nie, 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 jak już Pan. Jakieś... Przecież w tej książce o tym nie piszemy. Kiedyś z żoną w jakimś felietonie pewno napisaliśmy. Zrobiono badania grupie ludzi i powiedziano im, że mają siedzieć i przez 15 minut nic nie robić. I się o, tam umówili, chyba to jest jakaś umowa, nie wiem, czy nie było wynagrodzenie, że jak nie wytrzymają tego okresu czasu, to dostaną porażenie prądem, które dla zdrowia i życia jest bezpieczne, ale bardzo niemiłe. Część osób nie wytrzymywało tego siedzenia, nic nie robienia i, i decydowało się na uderzenie prądem. Proszę pana, jak długo Pan potrafi patrzeć w niebo czy siedzić? W ogródku i, i nic nie robić. Jak, jak często pan to robi? Bo pan to jakieś bullshitowe narracje przecież. Nie, bo muszę pracować, a być może. No, no jakie ej, być może. Aj, da nam wolność od pracy. Dzisiejsi ludzie nas mają od... trudu. tak zapaćkane umysły ciągłymi strumieniami informacji, które nie układają się w żadne sensowne części, że nie są zdolni wsłuchać się w siebie. A jak już puszczają jakby swój umysł z uwięzi, to, to pojawiają się myśli tak niepokojące, tak bolesne, że lepiej, lepiej już doznać wstrząsu e, e, uderzenia prądem. No dobrze, ale może będzie tak, że ludzie nie będą musieli pracować, będą mogli całe dnie grać w gry komputerowe w World of Warcraft. Czy to nie będzie cudowny świat? Nie muszę pracować, nie mam trosk bytowych. Nie martwię się o rachunki, nie martwię się o komorne, o no tak czesne. Ja, no tak, Siedzę ja rozumiem, i gram że, że na komputerze. To Jestem... jest taka technika dziennikarska, udawanie mniej rozgarniętego niż się jest to. Dla mnie to jest męczące. W tej książce jest cały fragment poświęcony zagrożeniu ze strony sztucznej inteligencji które bywa za japońskim słowem określanie zagrożenie typu I, czyli Ikigai. To jest sytuacja, w której bardzo... ludzie mają, uproszczeniu powiem, ludzie mają wszystko z wyjątkiem sensu życia. I tutaj staramy się parę spostrzeżeń, niecałkiem banalnych, z żoną sformułować, ale żebyśmy się nie zgubili, I to jest któraś już moja, może z dziesiąta rozmowa o tej książce i nigdy dotąd. Mimo że niektóre z nich były bardzo ciekawe, nikt dotąd nie podjął tego, co jest dla nas najważniejsze problem ryzyka systemowego. Dlaczego uważamy, że w mniejszym stopniu ja większym, że AI przynosi, zna, przynajmniej na obecnym etapie rozwoju cywilizacji znacznie więcej zagrożeń i poważniejszego kalibru niż korzyści. Autorzy książki, która się ukazała kilka tygodni temu w Stanach Zjednoczonych, AI Snake Oil, co należy przetłumaczyć jako sztuczna inteligencja maść na szczury, mówią, że na razie sztuczna inteligencja nasila wszystkie schorzenia naszej cywilizacji. Może kiedyś pomoże sobie z nimi poradzić. Na razie nasila wszystkie schorzenia. E, nasila, czyli niczego nie rozwiązuje. To, zaraz no, znajdę. Rozwiązuje bo... mnóstwo lokalnych. I. I żeby może była pewna jasność. Uważam, że rozwijanie wąsko wyspecjalizowanych systemów AI, które rozwiązują jakieś problemy medyczne, problemy optymalizacji zużycia energii, czy problemy zoptymalizowania ruchu e, e, miejskiego, czy z optymalizowania funkcjonowania sieci metro, z innych rzeczy. To jest, to może być bardzo przydatne, ale pościg za tak zwaną AG, AGI, Artificial General Intelligence, czyli ogólną sztuczną inteligencję, która będzie mogła samodzielnie wyznaczać sobie zadanie, jak to ludzie czasami potrafią, i uczyć się samodzielnie na wybranych przez ciebie kierunkach. To tu za zaczynają się nieschody. Tylko zaczynają się klimaty wulkaniczne. Jeszcze wracając do tej jednej z wersji rozwoju sztucznej inteligencji, chodzi o nieszczęście w szczęściu, tak pan profesor to określił, jeżeli chodzi o, o tą wizję, gdzie człowiek nic nie musi, ale nie ma też sensu istnienia. No dobrze, to skoro nie jest tak, że sztuczna inteligencja wybuduje raj na Ziemi, to co nam na razie buduje? Pan profesor powiedział, że tylko potęguje społeczne skutki uboczne, jak rozumiem. Wszystko to, co, wszystko to, co o, na przykład to jest też fragment w tej książce dość ciekawy o tym, jak hmm, chociażby kwestie związane z ideologią Łowka jako skutek uboczny rozwijania się sztucznej inteligencji. Nie, nie, trochę, trochę się czuję zakręcony. Naprawdę? Ale może warto przez pana zakręcony, ale to. To mo, mo, nie wiem, właśnie ja chyba dzisiaj byłem wyspany, ale może mi się wydaje, że ja byłem wyspany. Być Bo może trzeba byłoby przez chwilę skupić się na pojęciu skutki uboczne, tak? To jest ważne pojęcie socjologiczne, ciągle niedoceniane, że ludzkie działania im bardziej złożonym kontekście społecznym prowadzimy działania i im szerzej one są zakrojone, na przykład jakaś reforma instytucjonalna, tym większe jest ryzyko, że te działania wytworzą niezamierzone, a czasami nierozpoznane przez długi czas skutki uboczne. Mój ulubiony, prosty przykład z końcówki rządów Prawa i Sprawiedliwości. Kredyt 2% dla młodych ludzi, którzy chcieliby kupić mieszkania. Celem tego przedsięwzięcia, ustawowo uregulowanego, budżetowo zapisanego, było pomoc młodym ludziom w zdobyciu własnego loku. Okazało się, że głównymi beneficjentami tego, tego produktu ustawowego, czyli środowiskami, do których popłynęły pieniądze, to by okazali się deweloperzy, którzy podnieśli ceny mieszkań, zwiększając swoją rentowność, oraz pośrednicy obrotu mieszkaniami. To są skutki uboczne związane z tym, że. Twórcy pewnego rozwiązania ustawowego nie przeprowadzili eksploracji na czas, jak działają w, w praktyce społecznej reformy instytucjonalne. A mamy taką eksplorację przy AI? No i to jest, to jest ten problem. E, e, tej książce strasznie dużo miejsca nie poświęciliśmy, ale już we wnioskach się to pojawia. Mianowicie Badacze wskazują z zaniepokojeniem na dwie rzeczy. Że środki przeznaczane na, na analizę i budowanie, wbudowywanie w systemy AI, w modele AI bezpieczeństwa, jakichś hamulców bezpieczeństwa, są według niektórych oszacowań od tysiąca do półtora tysiąca razy mniejsze niż od środków przeznaczonych na rozwój. Wyobraźmy sobie, że budujemy. Potężny pociąg, który ma z ogromną siłą być w stanie przewozić potężniejsze ładunki, zwiększamy jego szybkość, ale, ale systemy hamowania, rozbudowa systemu hamowania jest kompletnie zaniedbana. To jest ta sytuacja w rozwoju AI. A poza tym, niektórzy badacze twierdzą, że tak zwana ogólna AI, która ma mieć zdolność samodzielnego rozwoju, oparta na tym obecnym modelu, czyli modelu uczenia maszynowego, z, z definicji nie będzie mogła być bezpieczna. Bo jeśli budujemy narzędzie, które z założenia ma być inteligentniejsze od nas, nie będziemy w stanie nadążać za nim i, i wbudowywać mu systemów bezpieczeństwa. Dlatego... Ale może zyski z, są zbyt dobrze, Wzorem bo... niektórych innych ba badaczy opowiadamy się z żoną za ruchem slow AI. Okej, okay, ale to zastanówcie, się dlaczego tak jest to jest kwestia, że zyski są zbyt bardzo, zbyt kuszące, o, planowane że... Planowane zyski, oczekiwane zyski. E, I oczekiwane tak. przewagi gospodarcze, polityczne, militarne są tak ta, duże, ta, że ta, nie opłaca ta. się. To jest wymiar strukturalny, że tak powiem, wyścig korporacyjny, wyścig międzypaństwowy, ale jest jeszcze wymiar poznawczo-ludzki. Geoffrey Hinton, uważany za jednego z ojców chrzestnych sztucznej inteligencji. Jeden z tych, którzy odważnie mówią o zagrożeniach w roku bodaj 2015, zapytany, dlaczego mimo świadomości zagrożeń idzie tak do przodu, mówi, bo, bo, bo moment odkrycia jest taki słodki, it's so sweet. I w tym kontekście przypomina się, że tak samo reagował Robert Oppenheimer, szef projektu Manhattan, który zbudował broń atomową. O słodyczy odkrycia naukowego. Otóż, dla swoich ekscytacji poznawczych, dla poczucia, że chwyciliśmy Pana Boga za nogi, ludzie e, e, pomniejszają zagrożenia, które mogą być zbudowane dzięki ich odkryciom. Bo Geoffrey Hinton, po 10 latach pracy w Google, będąc jednocześnie profesorem Uniwersytetu w Toronto, po 10 latach pracy w Google, parę miesięcy po odpaleniu tego czata GPT, Zrezygnował z pracy w Google i powiedział dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, chcę rezygnować z tej pracy, bo chcę mieć swobodę komentowania, wypowiadania się na temat tego, co się dzieje. I drugą rzecz powiedział: jakaś część mnie żałuje tego, że się przyczyniłem do tych sukcesów AI ostatnich lat. Rozbicie atomu. W odkrycie, tak to nazwijmy, sprzed 70-80 za chwilę będzie lat teoretycznie opisane przecież wcześniej, udaje się kontrolować. Za chwilę no, trochę pożyjemy i będzie 80 lat, kiedy e, duże mocarstwa uznają, kto może, kto nie może mieć broni atomowej. E, wydaje się, że przy okazji AI tak nie ma i nie będzie. Tak, tutaj... Pytanie dlaczego, gdzie jest i gdzie jest ta różnica? Różnica. Bo wy postulujecie w tej książce wspólnie moratorium, wydaje się to być w tej chwili niemożliwe. Bardzo trudne, jeśli niemożliwe, to kiepskie perspektywy dla ludzkości. Ja, ja stawiam tezę, któr, do której doszedłem sam, chociaż argumenty na jej rzecz czerpię z Elizera Jutkowskiego, jednego z krytyków, Niekontrolowanego rozwoju AI, tezę, że obecnie ludzkość jest na takim etapie rozwoju, że zagrożenia ze strony sztucznej inteligencji są większego kalibru niż zagrożenia ze strony broni masowego rażenia. I ta różnica w skali zagrożeń wynika między innymi z tego, że technologie analogowe. Trudno, o wiele trudniej jest kopiować i rozpowszechniać niż technologie cyfrowe. Jeśli komuś uda to się. To paradoksalne twierdzenie. Dlaczego? Ponieważ nie wiemy tak naprawdę, czym jest sztuczna inteligencja, przynajmniej tak Ale twierdzą moment, co... eksperci, że, że mamy to jest też rozdział o tym, że mamy części składowe i one tworzą coś innego niż same z siebie powodują, niż same by wskazywały. Wielu ekspertów mówi, że w zasadzie nie do końca wie, jak działa. Algorytm, że jest to na, czarna na, skrzynka na dla tym, całej ludzkości. No, dotknął pan jednego z rdzeniowych punktów. Bo y, nie jestem fizykiem jądrowym, ale jeśli to dobrze rozumiem, fizycy jądrowi do końca wiedzą, jak działa broń atomowa i broń jądrowa, i inne z tym związane. Cały Rozumieją, proces od początku. Cały jest proces opisany działania tego jest przejrzysty. Tak, są, A podobnie są nie. modele, które e, e, wiemy, wie, jaka faza prowadzi do jakiego rezultatu. W przypadku AI pojawiły się dwa powiązane ze sobą zjawiska: emergencji oraz czarnoskrzynkowości. Zjawisko emergencji polega na tym, że, że odpalamy pewien system i okazuje się, że on ma właściwości przez nas niezaprojektowane i nieprzewidziane, i posiada te właściwości, to są pewne funkcjonalności. Potrafi rozwiązywać pewne rzeczy. No, bardzo fajnie, że potrafi system AI rozwiązywać więcej zadań niż te, których spodziewaliśmy się po nim. To nie wiemy dlaczego. Ale właśnie nie wiemy dlatego, i tu dochodzimy do zjawiska czarno-skrzynkowości. Na przykład, jeszcze przed odpaleniem tych nowych technologii generatywnej AI, czyli tego typu uczenia maszynowego, na których oparte są dzisiejsze czaty, już u, e, uczenie maszynowe w wersji deep learningu dawało sprawdzalne i poprawne efekty poznawcze, na przykład w odczytywaniu i interpretowaniu pewnych zdjęć e, e, z rezonansu magnetycznego. I to niech pan odpowie, jak to jest możliwe, że trudniej jest powtarzać technologię, którą mamy opisaną i rozumiemy od tej, której nie rozumiemy. No, e, ponieważ w momencie, gdy mamy model cyfrowy AI, nieważne czy go rozumiemy, czy nie, jego skopiowanie jest względnie łatwe. Nie możemy też wykluczyć, że na jakimś etapie system AI, czy świadomy, czy półświadomy, czy quasi świadomy, sam będzie się kopiował. Na przykład zaniepokoi się perspektywą tego, że będzie wyłączony i poza wiedzą ludzi e, prze, przerzuci się na jakieś, na jakieś serwery na końcu, na końcu świata. Albo jakiś szaleniec wykradnie system i go skopiuje w, w, w w nieokreślonej liczbie egzemplarzy. A żadna broń jądrowa ani sama siebie nigdy nie szkopiuje, ani też, co pokazały próby nieudane pewnych środowisk terrorystycznych, że tak powiem, chałupnicze zbudowanie bomby jądrowej okazało się niemożliwe. Czyli mamy zjawisko, które jest trudne do kontrolowania, które już obecnie nie jest przez nas w pełni rozumiane które wykazuje cechy przez nas niekontrolowane i teraz powiem jeszcze tak. Wydaje się, że dzisiaj na gruncie tego co mówią najlepsi fachowcy, można jeszcze wyłączyć wtyczkę z prądu. To znaczy, że nie ma systemu AI, który przetrwałby wyłączenie z prądu albo potrafiłby się temu przeciwstawić. Trzeba ale... odłączyć prąd A, Ale problem być może, być może, ale problem polega na tym, że badacze mówią, czy potrafisz, jeden do drugiego mówi, określić moment, w którym będziemy wiedzieli, że to jest ostatnia chwila na wyłączenie z prądu. Odpowiedź I badacze mówi, nie. nie umiemy podać takich kryteriów. Nie, nie, inaczej mówiąc, gdy... Nie trzeba być super doświadczonym kierowcą, ale jeśli się zachowuje odrobinę zdrowego rozsądku, to wiemy w którym momencie e, 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 nasze auto uzyskuje szybkość niebezpieczną przy przechodzeniu dany typ zakrętu. I potrafimy się tego nauczyć i wi wi wiadomo na czym ta gra polega, żeby na granicy przyczepności, czyli najszybszą, bezpieczną szybkością pokonać. Zakręt. Tu nie wiemy, gdzie jest granica przyczepności tych systemów. Nie wiemy, I, jeżeli być... chodzi o ich możliwości ich i ich tak, by, świadomości. Tak jest, być może tu się toczy spór, nie jest możliwe teoretyczne przewidzenie, teoretyczne zbudowanie kryteriów po przekroczeniu których należałoby system natychmiast wyłączyć. Tu powinno paść parę dodatkowych pytań, ale ja je pominę i przejdę do kolej do pytania. Czy socjolog wie, czy już jest ten moment, kiedy powinno się wyłączyć to są inteligencje, czy jeszcze? Elizer Jutkowski mówi, natychmiast należy wstrzymać wszystkie badania, a ja bym powiedział, e, e, natychmiast wstrzymać wszystkie badania skierowane na budowanie ogólnej AI, takiej, która. E, która e, ma docelowo posiadać ludzkie kompetencje samodzielnego wyznaczania swoich zadań, wybierania kierunków uczenia się. Że te, w istocie, jak spytamy się o to, jakie są potrzeby ludzkości, to powstaje pytanie, dlaczego, jeśli pominiemy ambicje firm, ambicje niektórych państw, to nie znajduje i wielu innych analityków, nie znajduje powodów, dla którego mamy się śpieszyć do budowy superinteligencji. A dlaczego niektóre państwa i niektóre korporacje się spieszą? No to jest y, znana pułapka społecznego działania, jakby, albo w innym kontekście pułapka Didesa, że jeśli obawiam się, że przeciwnik może uzyskać przewagę nade mną, która uczyni mnie bezbronnym, to uczestniczę w tym wyścigu. I jakie przewagi chcą zdobyć? No to na tym rzecz polega, że nie wiadomo, jakie przewagi może, może dać coś, co możemy nazwać skokowym rozwojem AI, czy na przykład to, co budzi niepokój, to jest taki, że z jednej strony fachowcy mówią, że dzisiejsza AI ma tyle ułomności, tyle ograniczeń, że prawdopodobnie... To jest już, dochodzimy do granicy wyczerpania ścieżki rozwoju generatywnej AI, że jej potencjalności intelektualne e, są w zasadzie wyczerpane, że jak myślimy o przechodzeniu przez kolejne progi, to zupełnie inne technologie będą musiały pójść. Może Czyli ta by... ścieżka, która budowała ChatGPT, GPT, w tej <laughs> chwili się. Tak niektórzy uważają i nie uważają i to jest polityka sama Altmana i OpenAI, że jeśli te wielkie modele językowe zrobimy jeszcze większymi, że ta ilość prze, przekształci się w jakość. I być może bez przetestowania tego nie można rozstrzygnąć tej kwestii. Z tym, że powstaje pytanie o ryzyko samozapłonu, że w którymś momencie... AI, która cały czas jest uczona, jest dostrajana i ma te efekty czarnoskrzynkowe, że, że, że sama zacznie się uczyć, nie, nie informując nas o tym, dlaczego. Bo sama nie musi rozumieć tego, że coś się w niej e, skokowego wykluwa. Nie, będzie miała nie, musi mieć, nie musi mieć w ogóle świadomości, żeby stanowić dla nas śmiertelne zagrożenie. Wielu skądinąd wybitnych badaczy AI, gdy wchodzi w grę Analizowanie społecznych konsekwencji, społecznych interakcji systemów sztucznej inteligencji z życiem jest kompletnie naiwniakami, zachowują się jak, jak kompletni. nie kompletni. O niektórych z nich tutaj po tak, nazwisku mówimy. I są nazwiska, jest ich dość sporo. Jeden rozdział, który jest, w większość jest ciekawa, ale jeden zbudzi mnie duże e, zaciekawienie i na koniec naszej rozmowy chciałbym. E, pętla decyzyjna zapytać I, i to na ile sztuczna inteligencja już w tej chwili a może za chwilę będzie decydować o tym jak prowadzić wojnę bo to jest y, też taka wizja gdzie już nawet nie generał nie oficer y, tylko sztuczna inteligencja uzna że wykorzystuje Ale taką anifia inną... decyzyjna w prowadzeniu działań wojennych tak? Ale a też, nie w ogóle ale, pętli ale można ją, te, Ten model można no do, do wielu innych. No tak, do działań biznesowych tak. też można Również przełożyć, do, politycznych, do działań politycznych. dyplomatycznych. Wszędzie tak, tak. na każde pole I, można i, przełożyć, a. A wy rozmawiacie o tym, pan profesor z panią doktor, o tym jak to może ułatwiać, albo jak utrudniać, albo jak to może doprowadzić bardzo szybko i łatwo do utraty Tynna. przez człowieka kontroli nad tym, jak jest prowadzona Tynna. wojna, jak jest prowadzona polityka. Jesteśmy w tym momencie, kiedy sztuczna inteligencja zastąpi człowieka jako... Realnego decydenta przy podejmowaniu decyzji od polu bitwy po, po decyzje polityczne o wywołaniu wojny. Żeby to ująć jak najkrócej, automatyzowane są kolejne elementy, kolejne fazy prowadzenia działań wojennych. Najkrócej przy, zawsze się rzecz rozp. Zaczyna się od działań rozpoznawczych, od budowania świadomości sytuacyjnej tego, co się dzieje na polu walki czy bitwy, do podjęcia działań uruchamiających jakieś efektory, czyli na przykład zakładamy, że przeciwnik zbliża się do pewnej rubieży i musimy już odpalić rakiety, żeby odciąć jego drogi zaopatrzenia. I teraz. Istnieje ryzyko, że w przyszłej wojnie, gdzie poszczególne elementy e, e, tych procesów zbierania informacji, ich interpretacji i podejmowania decyzji o działaniu będą przejmowane przez sztuczną inteligencję, i wojskowi w takich sytuacjach, wiele razy na dyskusjach w akademiach wojskowych byłem świadkiem, jak, jak mówili, moim zdaniem bezmyślnie czy z nieuctwa, ale człowiek zawsze będzie w pętli decyzyjnej. Otóż może się jak się w jednej, drugiej, trzeciej bitwie czy wojence okaże, że obecność człowieka w pętli decyzyjnej spowalnia cały ten proces i ta strona, która pozbędzie się człowieka, szybciej przetworzy informacje i szybciej dokona działań niszczycielskich, to obie strony wypną człowieka z pętli decyzyjnej. I w tym momencie oddajemy się na łaskę coraz bardziej nie wiadomo już której generacji systemów sztucznej inteligencji, coraz szybciej ogarniających coraz szersze konteksty. Automatyzacja powoduje przyspieszenie działania pętli, i jeśli obie strony konfliktu korzystają z AI, to obecność człowieka w pętli. A nawet tylko w roli nadzorcy pętli może na tyle opóźniać działanie, że przeciwnik wygra już na starcie. To tak. jest cytat z pańskiej wypowiedzi. Ale to nie, to nie jest przeze mnie wymyślona rzecz, to, to, yy, to już eksperci zajmujący się autonomicznymi systemami uzbrojenia powiedzieli. Ja tylko przywołuje do, ku świadomości powszechnej i ich yy, analizy. Wojska Putina, wojska amerykańskie, wojska polskie, to już są te, to już są takie armie, które oddają na rzecz użyteczności decyzji. o drogę pyta? Pytam o drogę. Na pewno? To oczywiście nie jesteśmy na tym etapie, na tym etapie, żeby człowiek już był wypinany z pętli decyzyjnej. Tylko problem polega na tym, że jakby w pewnym sensie naturalna ewolucja technologiczna, jeśli nie jest powstrzymana przez świadomy ludzki namysł, prowadzić będzie do wypinania człowieka z pętli decyzyjnej. Jak ten proces teraz uruchomimy, mo on może toczyć się jak lawina, może być czym później, tym trudniej może być go zatrzymać. Ale to, jak rozumiem, nie jest jeszcze opis rzeczywistości. Nie, Patrzymy nie, na pole bitwy a, na Ukrainie albo na armię chińską, nie, na roje dronów na przykład. Absolutnie nie. Leci nie. rój dronów i to jest tak. rój dronów, który operuje człowiek, to jest rój dronów, gdzie już człowiek jest o, 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 o tylko ile, O ile wiem, w ostatnich miesiącach nie śledziłem, na początku wojny trochę to śledziłem, w ostatnich miesiącach nie śledziłem wykorzystania najnowszych technik przetwarzania informacji w tej wojnie, ale o ile wiem, to Rola AI się sprowadza raczej do gromadzenia, in, znaczy nie tyle gromadzenia, ale przetwarzania ogromnych ilości informacji i znajdowania w nich wzorców, które zoptymalizują użycie środków. Na przykład przetwarzamy obieg informacji po stronie przeciwnika, które udało się zasać, żeby zorientować się, po jakich wskaźnikach możemy centra dowodzenia. Rozpoznać i tam zaatakować. Ale nie wiem, na ile te, czy, czy są już przypadki roju, użycia roju dronów, które autonomicznie się ze sobą komunikują i reagują na sytuację na polu walki bez roli Proszę. człowieka jako nadzorcy. Nie wiem, czy nie śledziłem tego w ostatnich no miesiącach. W, 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 czy to już w, w, ma miejsce, czy nie? Może w, pan coś wie. Nie, ja jeszcze też nie śledziłem roju dronów. Z po prostu uruchujemy wyobraźnię, co może być nas... Ale dobrze, jeżeli y, armia nie, to biznes, walka biznesowa. jakbyśmy uruchomili wyobraźnię? Na razie jak... w walkach biznesowych pracownicy setek korporacji na całym świecie, zamiast samodzielnie przetwarzać informacje, wrzucają jakieś tabelki do czata i który im sporządza w żargonie korporacyjnym, czy biurokratycznym grantów unijnych opracowania, które wygłaszają na swoich spotkaniach. A to wskazywało, że może nie potrzebujemy wielkiej sztucznej inteligencji, bo nasza gospodarka jest i nasze problemy są zbyt trywialne, żeby żeby korzystać tak naprawdę z potencjału sztucznej inteligencji. No, ale na, na tym polega jedna z pułapek obecnych. Nie, nie mówimy teraz o pułapek, o pułapkach dalekosiężnych związanych z przyszłymi generacjami AI, które mogą czasami nie powstać, tylko o bieżących. Już, już dzisiaj do problemów, z którymi ludzki umysł sobie by dał radę, dla wygody ko korzystamy z czatów. I nie wykluczam, że w szeregu przypadków te problemy są gorzej rozwiązywane niż przez człowieka, ale dla wygody jesteśmy ukontentowani tymi e, odpowiedziami, które otrzymujemy od, od czatów i umieszczane są one na stronach korporacji, w komunikacji wewnętrznej stosowane następuje. Tak jak mówiłem wcześniej o, o zgłówniatkowieniu nauki, entryfication of science, podejrzewam, że, że następuje takie zgłówniatkowienie komunikacji korporacyjnej i biurokratycznej. Czyli konkluzja jest taka, że sztuczna inteligencja. O tym też była to mowa. Nie ma jedynej prostej konkluzji, bo sprawa jest bardzo złożona. Możemy tylko odcinkowe konkluzje formułować. Dobrze, odcinkowa konkluzja niech będzie taka, że sztuczna inteligencja powoduje, że to jest chyba już prawie, że pewne, powoduje, że my jesteśmy coraz głupsi. Ta, e, ta... Generalnie rewolucja cyfrowa przy udziale sztucznej inteligencji zarządzającej algorytmami obiegu informacji w mediach społecznościowych degraduje poznawczo ludzkość. Degraduje także e, naukę, degraduje także biznes, degraduje także, że zamiast nas do usprawniać, stopnia, zamiast stopnia. budować wartość dodaną, to de facto będzie obniżać jakość. A na pewno obniża, e, obniża zdolność człowieka kontroli nad własnym losem. Teoretycznie narzędzie powinny pomagać nam czynić świat, którego Lepszym. doświadczamy poddanym. Ale też Ale łatwiejszym te, do życia. Te, te, to są narzędzia, które są co najmniej obosięczne. One, One... Mają zdolność zamieniania nazw w ich poddanych. To my jesteśmy niewolnikami smartfona. Smartfon stał się oficerem berbunkowym, który naszą mentalność dopasowuje do wzorców zapisanych w jakichś algorytmach i poza naszą świadomością jesteśmy ulegli i, i tracimy niepodległość intelektualną i etyczną. Ostatnie pytanie to jest w końcu dosyja wyborcza, audycja o polityce. Pan się zapytał, czy k o drogę pytam, kiedy pytałem o udział i o wypinania człowieka z pętli decyzyjnej w armii, a jak to Nie, wygląda... pan pytał się o konkretnej sytuacji tak. tej wojny w Ukrainie. Tak, a, a z drugiej strony politycznie. To jest tak, że sztuczna inteligencja będzie wygrywać wybory? Ja myślę, odcinkowo może pomóc na obecnym etapie sprofesjonalizować techniki manipulacyjne. W komunikacji politycznej. Za chwilę mamy kampanię prezydencką, już się w zasadzie toczy. Mm -hmm. Dobra sztuczna inteligencja to będzie klucz do wygrania tych wyborów, czy ilość plakatów na płotach? Jedno, po... i, i, jedno i drugie, ale to dobre, e, mądre użycie sztucznej inteligencji może poprawić perswazyjny, perswazyjność przekazu na tych plakatach. E, bez, a jak to może wyglądać? To opiszmy sobie. Jeżeli mamy, a mamy dosłownie parę e, sekund. Jestem. Mo, mo, możemy dzięki. Powiedzmy, robimy sesję zdjęciową kandydatowi jakiemuś i chcemy, żeby przekaz trafił do środowiska, powiedzmy, wiejskiego czy małomiasteczkowego, czy środowiska biznesowego, czy środowiska lekarskiego. I możemy dzięki sztucznej inteligencji to, po te materiały z tej jednej sesji w setkach mutacji robić i umieszczać na przykład w internecie w różnych kontekstach i precyzyjnie badać reakcje różnych typów. W środowisku. Ale to jest tak, że przyjdzie premier i powie, Chcę, żeby powiat Głogowski na mnie zagłosował w wyborach prezydenckich w 57%, aż to ta inferencja powie, to musisz mieć takie zdjęcie, tu je wysłać, tam je wysłać i będzie efekt? Ona tak nie powie, ale mo nie można wykluczyć, że może zmniejszyć pole błędu, ale jak ktoś posłuży się tym narzędziem nieumiejętnym, mieczem też można wymachiwać nieumiejętnie, może kogoś ugotować. No i to przeznaczymy, czy ugotuje. Kogo na pewno ugotuje społeczeństwo? Sztuczna inteligencja, eksploracja, książka, rozmowa. Pani doktor z, pana profesor, z panem profesorem, doktor Katarzyna Zybertowicz rozmawia z Andrzejem Zybertowiczem o sztucznej inteligencji. Może zaskoczy niektórych słuchaczy, ale w domu nigdy żona nie mówi do mnie, panie profesorze, ani profesorze. No nigdy. Czasami chciałbym, żeby sobie poprawić humor od rana, ale nigdy tak się do mnie nie zwraca. Nie jest, gdyby pan profesor był Chińczykiem, to by do pana mówił? Panie profesorze, w Chinach. Tak nie się, by, ale, nie, nie byłem w Chinach, nad czym lekko ubolewam, ale może ma pan rację, może Czy na starość trzeba jakieś tam posady poszukać. Na przykład. Niekoniecznie w Chinach kontynentalnych. Tak, są jeszcze te Chiny bardziej wolnościowe, ale w kwestii sztucznej inteligencji chyba też zaawansowane, co nieco na pewno w produkcji półprzewodników. 11 2 minuty czekają goście, trochę nam się przez pana profesora audycja rozszerzyła. Trzeba Bar było mówić mniej ciekawie. Pan profesor Bar zbyt ciekawie. Bardzo mówi. przepraszam, trzeba było u mnie zamówić uruchomienie modułu przynudzania. Nie udało się tym razem. Profesor Andrzej Zubertowi, dziękuję bardzo za wizytę w studio, a za chwilę kolejni goście, mam nadzieję, jeszcze czekają na, na czas antenowy, a tymczasem dziękuję, serwis informacyjny... Dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia.